Siemano widzowie, jak widzicie mamy tutaj nowe koła do Seliki. Udało mi się kupić w całkiem okazyjnej cenie felgi razem z oponami. Także bierzemy się dzisiaj do roboty za nie, ponieważ trzeba tutaj troszeczkę pogarniać, przygotować je do malowania. Ja już mam koła wyważone, także no, to też mnie trochę kosztowało, zaraz o tym opowiem. Także czy oby tak okazyjnie? Jak widzicie mamy tu komplet czterech kółek. To są 17 razem z chyba półtora rocznymi oponami. Niestety trzeba było prostować wszystkie 4 sztuki. Wiadomo, to samo z wyważeniem. Dlatego ściąganie, zakładanie opon, to finalnie w serwisie zostawiłem jeszcze ekstra 500 zł. No 1500 zamykam się z całością. Wydaje mi się, że to i tak jest spoko cena. Safety first, wiadomo, zakładamy okularki do takich rzeczy. Podrywam sobie tutaj korozję, gdzie porobiły się takie purchle, na razie tylko śrubokrętem. Zobaczymy, do którego momentu to będzie odłazić. To schodziło wszystko, to zobaczcie, ile tego gruzu się pozbyłem. Wszystko to za sprawą tej fajnej szczotki. Tutaj mam jeszcze takie końcówki nylonowe na finish. Tutaj druciana szczotka, jakby coś grubszego trzeba było działać. No i na wykończenie włókninka, klocek wodny. Ale to wydaje mi się, że już z tej strony będę tak dłubał, a nad tym wnętrze nie będę się tak spuszczał. No, bo to jest naprawdę już fajny efekt. Tak to wyglądało przed robotą, nie? Dobra, mamy już tutaj wstępnie ogarniętą felę. Teraz trzeba rancik zrobić, bo jak widzicie, jest tutaj poobdzierany i to dość mocno. Także wyprowadzimy sobie to dookoła na gładko. Mam już średnią końcówkę i lecimy. Bo ktoś był ciekawy, znajdziecie to w każdym sklepie budowlanym pod hasłem szczotka nylonowa. Czerwona jest troszeczkę grubsza, ta niebieska jest bardziej cienka, ma cieńsze te włoski. Oczywiście później tak wszystko trzeba jeszcze papierem znowu orać na końcu. Nie? No, jak sobie porównacie wcześniej, tu już wychodzi taki metaliczny kolor, już jest fajnie wygładzone wszystko. Teraz bierzemy papierek ścierny, włókninę i będę wykańczał wszystkie te elementy. 3 hours later. Dobra, przyspieszyłem nieco proces tworzenia, aby Was tutaj nie zanudzić. W międzyczasie, na przestrzeni tych kilku dni, zmienił mi się głos, jak zauważyliście. Złapałem jakaś angina, nie wiem tak naprawdę co to do końca jest, ale napiłem się zbyt szybko zimnego napoju prosto z lodówki, no i dosłownie straciłem głos, ale mniejsze o to. Szybki update'ik. Pomalowałem już wyfiniszowane koła podkładem. Także tak wyglądają środki felg. Czekają one obecnie na pomalowanie, a jeśli chodzi o lakiery, to wyposażyłem się w takie spraye, tu wiadomo szary podkład, no i na to idzie ten oto połysk metaliczny. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda takie koło zrobione już. O, coś takiego. Oczywiście jakoś specjalnie starałem się tutaj nad wygładzaniem tych środków od wnętrza felgi, także widać różne przejścia, rysy i tak dalej, no ale już mniejsza o to, i tak sporo okazało się rzeźby przy tym. Tutaj ktoś mądry pewnie powie, że mogłeś rzucić to na piaskowanie, miałbyś fajnie robotę zrobioną. No owszem, mogłoby tak być, ale to są dodatkowe koszty, a z drugiej strony ja lubię czasem coś podłubać, porobić, przy okazji to nagrać, mieć jakiś kontencik, wiecie. Fajnie jest zrobić coś takiego samemu, także czemu nie? Czemu nie? No zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, tak? Ja odpalam znowu timelapsika, malujemy, działamy. Dobra, wnętrze kół mamy już pomalowane.
że pokażę wam, jak to teraz wygląda od góry, jeśli chodzi o zewnętrzną warstwę. Trochę przepalone, bo słońce świeci dość mocno, ale dzięki temu chyba możecie zobaczyć, że naprawdę fajnie to wygląda. Góra jest cała w podkładzie. Nie żałowałem tego podkładu, jest go naprawdę dużo, ponieważ chciałem zakryć tu wszelkie te przejścia, nierówności, które powstały przy szorowaniu. Także no jest fajnie, koła wyglądają jak nowiutkie. Oczywiście jest gdzieś tu parę takich parę takich widocznych przejść, tego naderwanego, naderwanej bazy, tego lakieru takiego, który był stary po prostu. No już nie chciało tyle na tym dłubać, ślęczeć, żeby to polerować do takiego gładkiego przejścia, ale naprawdę jestem zadowolony z tego. No i co? Przechodzimy do malowania. Minęło trochę czasu, zdążyłem nałożyć 3 warstwy lakieru. Do środka puściłem bezbarwny, wstrząsam i zaraz będę nakładał na warstwę zewnętrzną. Tak się prezentują kółka. Jest sztosik, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jo, w końcu po robocie, 24 godziny odczekałem, koła wyschły, lakier się utwardził, także można było zarazić na furę. Jesteśmy na takim, co powiem, wypliściejewie, ponieważ musiałem udać się na taki najbliższy możliwy spot, żeby porobić foteczki. Cyknąłem kilka prostych fotek, wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Możecie je właśnie obczaić w pełnej rozdzielczości. Znajdziecie oczywiście u mnie na Instagramie, także zachęcam was, abyście wbijali, followowali. Tak, ja prezentuję się tak, ja jestem bardzo zadowolony, także wydaje mi się, że jest spoko opcja. Ten stary komplet może sprzedam, może gdzieś wystawię, nie wiem, razem z autem pójdą na sprzedaż, także nie wiem. Jakby ktoś był zainteresowany, to podbijajcie, macie mój namiar na Instagramie, tam je znajdziecie. Ogólnie jeszcze w takim podsumowaniu powiem wam, że poszły na to 2 duże puszki sprayu, 500 ml. Tylko wiecie, jakby ktoś z was chciał malować z innego koloru na inny, na przykład macie białe felgi i chcecie je na czarno, to wiadomo, że wtedy pójdzie wam więcej do sprayu, bo więcej musicie przykryć, tak? Do tego jeszcze podkład, ja tego podkładu nie szczędziłem, widzieliście jak było, także to też cała pucha poszła. No i jeszcze jedna puszka na koniec klaru, czyli lakieru bezbarwnego, nie? Efekt, tak jak widzicie, nie? Mogło być lepiej, mi się już więcej chciało z tym rzeźbić. Na dzisiaj to wszystko, żegna się z wami Bart, Mroczny Rycerz, pozdro! To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówię o nas, że na mordę kuda, to ja i moja dziupa, idziemy po swoje, każdy z nas wie, w którą podążać stronę.